Najlepszy sposób na organizację notatek na studiach. Segregator. Wszystkie ksorówki, przedmioty są w jednym miejscu, wyciągacie i zmieniacie jak chcecie, żeby nie nosić wszystkiego. I ja na początku zawsze miałam kalendarz miesięczny, gdzie zapisywałam kolosy i inne ważne wydarzenia, a następnie to, co lubicie. To może być planer tygodniowy, dzienny, lista zadań, na nudne wykłady kolorowanki dla dorosłych. A do notatek polecam przekładki z Biedry, są mega pojemne. Ja tutaj trzymałam ksorówki, notatki drukowane, ale też te pisane przeze mnie. Najlepiej mi się uczy z papieru, jak mogę zakreślać i dopisywać rzeczy, ale zwykłe koszulki też dadzą radę, tylko warto podpisać przedmioty. Ze stron do organizacji, jak ktoś lubi, to można dać trackery nawyków albo samopoczucia. No i oczywiście strony do zapisywania notatek. Ja stworzyłam takie strony do druku, jakby ktoś chciał skorzystać. Polecam!